Cześć Wacek. Cześć Piotr. Dziś wilgotność jest koło 16 chyba. To wysoko? Wysoko, no wczoraj przeszła ta ulewa. Co? A tu takich mam dorywczych chłopaków, tu cała zgraja. O, Sylwek chyba już tam mokro jest, kopie się. A to tak aż mokro jest? No mokro na polu jak cholera. Mokre żniwa mamy. No mokre. No jak to wczoraj spadło, nie wiem, 45-50 litrów no na metr. No to bardzo dużo, u nas to tylko pokropiło. Jakoś dziwo. Tak dziwnie obeszło, wiesz? Wczoraj, ale wiatr jest, silny wiatr jest i słońce, nie? To słusznie. No. 16 wilgotności, a to w sumie to może w przyszłym tygodniu będzie pogoda, ale to nie ma co się oglądać, bo to wiesz, trochę jest tego koszenia. Lepszy tam wróbel w garści niż kowronek na dachu, nie? No tak. Jak na w sumie... No tam drugi rok to pole, to myślę, że tam średnio 6,5 tony może wyjdzie, ale wiele więcej chyba nie. Ale myślami sobie bardzo ładnie, ale ma piękne ziarno. Zaraz wam pokażę, piękne jak na pszenżyto, to jest bardzo ładne ziarno. Idę teraz sobie trochę na piękne to przyniosę. A Mati tam też, Sylwek już siedział, Mateusz też sobie chyba siedział, ale teraz się wykaraskał jakoś. Właśnie mogę, czekaj, dziadek nosa usłyszył, to wyczyć. To ty Waczek nie dbać o dziadka. Kombajn robi Gdona, ale zrobiłem w końcu. Ale on już kosił chyba, nie? Kosił. Teraz nawet w tej chwili kosi. No i dobra, super. Jak żniwa przebiegają? Początek żniw. To początek dopiero, ale już chyba zebrane coś jest, jakieś kultury. No mamy trawę, rzepak, mamy to zbierane. No. Czyli to dzisiaj pierwsze, zbożowe żniwa pierwsze dzisiaj. O właśnie, powiedzieć. No dokładnie. Czyli małe żniwa się skończyło, a dzisiaj... No zaczynają się większe. I o dziwo od przeżyta. Od przeżyta. Dobry. Jak tam żniwa? No, w trakcie. W trakcie. Pogoda? Widzę taka średnia. Pogoda średnia. Średnia to i tak jest, myślę, określenie pozytywne względem tej pogody, którą mamy. Bo już rzepaki sprzątnięte, trawy sprzątnięte. Jak wydajności? Trawy bardzo ładnie, bo trawy gdzieś nam najlepiej. Jedna nam zaplanowała, wyszła nam 2 tony średnia. Jedna, no to bardzo ładnie. Tak, jedna ekstra. A tak ogólnie to nam wyszło ze wszystkiego w trawach gdzieś, myślę, z 1,5 tony, tony 600. Ciężko jest mi mówić, no bo nie sprzedana leży na magazynie, wie pan. Ciężko jest mówić, jak coś tak leży jeszcze, tak? No bo to tutaj z ilości rzędu plus minus 10 ton to dam, wie pan, to. A rzepak? No rzepak słabo wydał, ale to tak jak u wszystkich w tym roku chyba, bo wydał gdzieś tam w okolicach 2 700 ton. Trzeba by było to dokładnie policzyć, bo nawet nie wiem ile rzepaku jest, było sprzedane, dokładnie nie wiem ile było hektarów rzepaku, ale coś koło tego. Czyli nie jest to dobry rok na rzepak. Nie, no rzepaki ogólnie, no mrozy tak samo jak wszystkich nas nie ominęły. No i mróz przyszedł i co, i wszystkie zresztą kwitnące rzeczy wywalił. Na pewno ma pan jakieś, i widzowie też na pewno mają jakieś drzewka owocowe w sadach, no i... Tak, nie ma nic. No właśnie, no to na rzepaku mniej więcej podobna sytuacja się stała. No widzi pan jakie mamy tutaj. No widzę. Zobacz Maciek, patrz. Jak na przężyto to uważam, że jest bardzo piękne. No takie pękate prawie jak pszenica. No właśnie. To się tak mało zdarza, piękne to zboże, nie? Popatrz, jak pszenicy. Można domieszać do pszenicy i sprzedać jako pszenicę. Nie, 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 nie. Ale wiesz, że pszenicy to nie raz takie, zwłaszcza jak na podeszczach najesz, to takie rzeczy szare.
całkiem zbliżone do pszenicy, takie grube, pełne. Ładne. No. Jak na Przemrzycu to bardzo ładne. No. Bardzo ładne jest. No, piękne. Co on tak zasuwa? Po górze jedzie? A widocznie jest Paweł Zboże, to jedzie szybciej. Nie no, Sylwek, popatrz, młody kombajnista, stary, spójrz na różnicę. Widzisz, tak jeździ kombajnista z doświadczeniem, a tak jeździ młodek, młodzik, spójrz, jaka różnica. Widzisz, tylko nie wiem czemu oba jeżdżą z podniesionymi headerami. Jak oni koszą, nie mają headery podniesione, co? Nie, on chyba na pusto jechał. To ten kawałek dzisiaj się uda skosić? Nie wiem, tu jest 28 hektarów, to tak byśmy przyjechali od czwartej. W sumie gdyby nie było mokro, byśmy skosili, ale tak, no to wiesz, jak się zakopia albo coś takiego. Bo tu są takie niecki, że zawsze nawet podczas siania czy innych prac moglibyśmy po nocy coś skosić, ale tam też będzie mokro, tam bardzo, żeby sprzętu nie poniszczyć, nie, nie o to chodzi. Bo gdzieś coś zakopie się, podwiesz, połamiesz. Tak delikatnie, a co to nie mamy nie wiadomo ile, w tym tygodniu ma być pogoda, to skosimy. To Przemrzyta jest tylko tyle, to zależy mi, żeby go zdjąć. Tego nas już lat nie damy, już nie będzie tematu Przemrzyta. Ale ta pszenica, to jak będzie mokra, to będziemy mokrą kosić, jak będzie sucha, to suchą. Zobaczymy. Mają niby upały gdzieś w tym tygodniu, nie? Możliwe, to jeszcze ponoć weekend ma coś padać. Co? Jeszcze weekend ma coś pokropić. Ponoć. No, to akurat to wysuszymy, 2-3 dni wysuszymy. Tamtego Przemrzyta, ile go tu może być tam? 160-170 ton, to myślę 2-3 dni to... I bez problemu to osłyszymy. No, kaszka też coś kosi? Co? Kaszka coś robi? Nie. Nie koszą, bo pszenica miała, badali to miała 19 czy 20 wilgotności, to ona tym zrobi. To za dużo? No za dużo. Tu chyba tak nie ulało, bo... też ulało tak gdzieś... Nie, u nas właśnie nie popadało za mocno, tylko Patryk, tak ale zobacz, jaka jest miękka ziemia napita. Tu teraz tak trochę to wygląda tak, jak trochę obkosiliśmy, to wygląda trochę inaczej. Po bobiku czy po czym? To był bobik, ale to taki bobik był słaby, bo to był pierwszy rok, gdzie trawa to wiesz. Dużo pężu było. Pężu. I dalej jeszcze widzisz, to znaczy tu jest pH słabe, nie? Chwasty lubią słabe pH, nie? I zboże nie urośnie, a chwasty urosną na słabym pH. Tak, zawsze jakiś się znajdzie, to lubi taki. No właśnie, dobierze sobie stanowisko. Tak, przypasuje się do stanowiska, nie? No to skrzypu dużo, szczawiu, no to co, to pH jest słabe. To... No taka jest tylko łapka, spierniczyłeś. No to poszło chyba po 7 czy po 8 ton na hektar. Ale to trzeba by było jeszcze 7 do 8 ton na hektar. To tak, i to trzeba odczekać trochę, nie? Bo ono zaczęło działać, ono teraz może być w przyszłym roku, tak trzeci rok to może będzie miarę działać, nie? Czyli to nie jest tak, że sypniesz od razu jest? Nie. Myśmy wysypali w tamtym roku po żniwach, czyli to nawet co roku nie ma od momentu wysypania, nie? To ile na ten zestaw będziesz, Piotrek? A pszenicy wchodzi 35 ton. Ja pierdolę. Na niego. Żeby chciało tak dwa tydzień tak ładnie pobyć, zobacz, teraz się chce kosić w taką pogodę, wilgotnawe, ale to pięknie idzie, a jak te deszczowe pogody przychodzą i ciągle leje i tak się odwie na żywca, to wiesz, tak to na sucho, to zobacz, zupełnie inna robota, nie? No. Tak, taka pogoda, tylko że powiem ci tak, pogody jeszcze mogą być, bo to mamy bardzo wcześnie, dzisiaj jest 25 lipca? Tak. No to jeszcze są dni długie i rosy nie są takie, bo to już jak przyjdzie druga połowa sierpnia, to te żniwa w drugiej połowie sierpnia to już są takie mordowane. Bo to już rosy długie i ale tu już jesień, nie? Ale to jest typowe dla lipca. Ja stale wiem, że jeszcze jak moje rodzice żyli, to jak zbierali siano, to mówili, żeby siano kosy, zebrać wszystkie siana, to wszystko do 10 lipca, bo po 10 lipcu lubi się zadeszczyć. I dwa tygodnie czy mieli, to tak ten czas teraz przychodzi. No lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w roku, to zawsze. No, suma opadów jest największa w lipcu. Ale zawsze. Ale słuchajcie, nie? Jak zapamiętam, to stale przedeżliwy, gdzieś lubiało dwa tygodnie wypadać, przedeżliwy, nie? Ciągle pada. To, jak tylko zapamiętam, to przy same żniwie to wciąż no padają deszcze. Różnie, ale tak. Ale ten rok to na pewno tak. No. Na okrągło popaduje. 2-3 dni pogody, no to 4-5 deszczu. Od połowy maja mamy opady systematycznie, no. Że ziemia w ogóle nie schnie. No u nas na naszym terenie to tak wilgotnego roku to dawno nie było, żeby była taka duża suma opadów. Rok do roku weź tamten w stosunku do tego to jesień, później żniwa były mokre. Tak. Ale była największa susza, tu się szacuje, że na naszym terenie była największa susza w Europie. Już parę dni temu słuchałem, już jest dzień krótszy, około godziny. Już się skraca, już krótszy dzień. Już po 21 się robi ciemno. Tak. Dzień około godziny jest krótszy. I to będzie przyspieszać jeszcze w sierpniu, o 20 już będzie ciemno. Tak, to znaczy, żniwa dobrze idą, powiem jak za komuny. Mamy konserwy
i sklepy gejszowskie to otwarte i napoje chłodzące. Konserwy mamy, panie. Jak było za komuny? Są konserwy, sklepy gejszowskie otwarte dłużej, co? Ja przegospodarzyłem kupę lat tutaj i najwcześniej żniwa, stare zaczynałem, żytnie żniwa, przeważnie tak, od żyta się zaczynało 6-7 sierpnia. 6-7 sierpnia, a w lipcu to nie było mowy, gdzieś w lipcu to były żniwa na stopę załki, gdzieś tak po 20 lipcu dopiero się... Ale w tym roku wszystko jest wcześniej, trawa była wcześniej. Ale w ogóle trochę... te lata w ogóle przychodzą już wcześniej. Gdzieś... Jak nie ma zimy, to wszystko można szybciej startuje. Tak, tak, tak. Kto to słyszał, żeby w styczniu tak. Siać owiec? Tak, no tak. Jak, no. Jak śnieg potrafił się topić w marcu dopiero. No to na pewno tak, na pewno się klimat gdzieś zmienia, ziemia jest, w ogóle, jest inny niż był kiedyś. Ziemniak się stał w tej chwili u nas rośliną wieloletnią, bo jak ktoś go nie wykopie, to on dalej rośnie. No właśnie, słuchaj, jest chwastem natoczliwym. Ty widziałeś tego... Nie. No to obok tego rzepaku, jakie piękne ziemniaki. Żony człowiek. A Piotr, jak trawy w tym roku wypadły? Trawy bardzo dobrze. Rzepak tutaj gorlej, rzepak sprzedałem, to już mogę powiedzieć ile. Został wywieziony dzisiaj, wyszło gdzieś 2800 hektara czystego, takiego wysuszonego, oczyszczonego już technologicznego do sprzedania. Taki gotowy, czysty na czysto. Czyli wydajność rzepaku niezbyt ciekawa. Wydajność rzepaku niezbyt, myślę, że może koszty zwróciło chyba, może z lekkim zapasem, ale z niedużym. Ale co, to zaszkodziły mrozy, czy w ogóle ten rok taki był jakiś dlatego, że rzepaku? Ja wiem, trudno powiedzieć. Ciekawy. Nie wiem, trudno powiedzieć. Bo mrozy były, ale później chyba też ta pogoda jakaś taka była niewyraźna. Dziś no zabrał dzisiaj. Kiedy on kwit, to dużo deszczu było? Tak, wszystko zabrał. Dużo to dla rzepaku? A wyszło prawie 140 tam. Mokro strasznie. Aha. Mokro mamy w kolejnach. Trzeba uważać. No trzeba te kolejny boczkiem trochę brać, nie? No tak, lepiej nie ryzykować. No lepiej chyba, nie. Chyba, że na koniec sobie je zostawić. No ja już ryzykowałem, już padłem, nie? Już było podtopienie? Było. Ale trzeba było wyciągać? Trzeba było. Tutaj na tym polu? No. Na samym początku. Jeszcze nie był zbadany grunt. Nie, no właśnie. Grunty nie były zbadane, tak. Bo zazwyczaj żniwa to jest skała na polu. No, ale w tym roku to już chyba skały nie będzie. U nas cały czas gdzieś jakieś deszcze przelotne pokazują. Także... Bo na tym kombajnie ale, który sezon? Ale coś mówią, że w sierpniu będzie upał. W sierpniu będzie ładnie? No. No, bo sierpień to czas żniw. Od sierpa. No. Sierpa, sam sierpień mówi, nie? No właśnie, lipiec to tak bardziej od lipca, zbieranie miodu. Na miód? Nie, no miód już chyba zbierają ludzie. Wielkie żniwa. Się rozpoczęły. Tak od... W pełni, nie? No tak, od kombajnu do kombajnu trzeba jeździć. No tak, muszę im tutaj przejeżdżać, bo tak każdy osobno kosi sobie tam te. No Sylwek mówi, że już w tym roku tutaj na tym polu właśnie się dzisiaj zakopał, tak? No zakopał się. Właśnie ale... tu jest trochę mokrze i to Mateusz na tych takich kołach kosi, a tam Sylwek ma węższe koła, tamten nie najbardziej kombaj siada. Węższe koła mają duże znaczenie, nie? No bo tamten jest niemieckie koła wąskie ma, tak? No, no i... tam są 600, tu są 900, no to masz w sumie... A ten przystosowany na polskie warunki, polskie no. Drogi. No to takie jakby trzy koła, czyli jedno dodatkowo więcej, no to, no, więc, no to jest różnica. To jest dużo, nie? Słabo działa? Melioracja, nie? Aha, melioracja. Melioracja słabo działa.
Ona tu jest w ogóle. Pewnie jest gdzieś tam, tylko zrobiona pewnie z 50 lat temu albo ileś, może pozapychana, poprzerywana, poniszczona. A ktoś jeszcze w ogóle się tym zajmuje, melioracją? Nie, to już każdy we własnym zakresie, może tam jakieś pieniądze. Ale kiedyś to chyba było z urzędu, nie? Jak to było? Kiedyś państwo i to rozkładało chyba spłatę na 20 czy na 30 lat, robili melioracje i później doliczali, płaciło się 20 czy 30 lat. A w tej chwili nie wiem, jak to wygląda. To znaczy jak to wygląda? No prywatnie nikt nie przyjdzie nikomu robić. Państwo chyba coś tam dotuje. A jak coś, jak jest właściciel, to trzeba samemu zrobić i już, nie ma dyskusji. Jak Mateusz się sprzęt spisuje? No, w miarę dobrze, znaczy bardzo dobrze, ale no te warunki jakie mamy, no to ciężko się tu kombajnowi powiedzieć w takich warunkach. Ale jakieś przygotowania przecież były grubsze, czy nic? Nie, taki zwykły przegląd, wie pan, jakieś takie jest... Bo tutaj mamy nowy kombajn, to jeszcze gwarant tutaj sobie zaglądał do niego? Tak, jeszcze tam gwarancyjnie coś tam robili, ale no co, nowy kombajn, to wie pan, tutaj nie ma zbytnio co się dziać w nim, tak? Jakieś tam małe usterki gwarancyjne. Na przykład John Deere miał akcję serwisową, coś z hamulcami było i mieli akcję serwisową z hamulcami, tak? A, związano. Czyli to było po prostu odgórnie, że do wszystkich mają zajrzeć. Tak. Jakieś... Mokro było. Ale przeszedł. Tak, to było odgórnie, że mają do wszystkich tam kombajnów wypuszczonych w terminie Otto, mają do wszystkich zajrzeć. No, to też działa na tej zasadzie, że żeby dobre imię firmy dbać, bo ktoś by na przykład dzisiaj chodzi, a później coś nie tak i ktoś by powiedział, oj, te rządziery się zepsuły. No, a tak, czy jakieś tam... Nie? A tak, czy dobre, czy niedobre, poprawkę robią i już. A tam jakichś takich wielkich rzeczy nie było, żeby tam przygotowali. Tam notę serwisową gdzieś odgórnie dostają z centralnego serwisu i tutaj lokalne serwisy to robią. Teraz musimy dosyć wąsko. Bo taki się został, bo z tej strony jechał Sylwek, z tej strony jeździłem ja, no i takie się... A kombajn teraz podaje jaką szerokość odnosimy? Chyba nie. Nie ma takich czynników, nie? Gdzieś to mogę sprawdzić, teraz już nie pamiętam. No to jest jakiś taki czujnik łanu. Znaczy czujnik łanu, nie czujnik łanu, tylko on z nawigacji czyta gdzie był. A, okay. Ale tutaj na przykład tutaj jechał Sylwek, więc on nie wie, że on tutaj był, więc on myśli, że tam jest złoże normalnie. Bo teraz tak, z trzech John Deere'ów to są używane dwa najnowsze, tak? Tak. No ten najstarszy... Stoi jako rezerwa, tak, stoi jako rezerwa. Bo Sylwek zawsze na tym najstarszym kosiu. No to czy tak wychodziło, ale teraz kosi pośrednim, jeżeli można go tak nazwać. No tak, skoro ma wyższy model stać i odpoczywać, to niech kosi. Tak, nie ma sensu, ten kombajn wydajniejszy, no to kosimy tym. A no to głównie chodzi o wydajność, bo jednak chodzi o tempo. Tak, no jednak tamtym kombajnem skosi, jakby dobrze szło, prawie do 3 hektarów na godzinę, a tamtym to skosi po 2. No to różnica potężna. Tak. Bardzo duża różnica. A że nie mamy czasu na to, żeby robić jakieś przestoje czy coś, no to widzi pan. No to teraz, tamten 2, ten 3, tamten robi koło 3, a ten robi koło 4. No, to w ogóle jest 2 razy wydajniejszy od tego najstarszego, można no. Powiedzieć. No! No to faktycznie. Powiem wam teraz porównanie, jak się na Bizonie kosi i jedzie, jak tu. A za świeżo pan z Bizona zszedł? No, można powiedzieć. Prawie, tak? Prawie. Nie, no jednak komfort jest lekko inny. Znaczy mnie to zastanawia, że tutaj w ogóle nie kontrolujesz tego, co tam się za bardzo dzieje, nie? Bo sobie kosisz i tam coś się stanie, to niech się stanie. Bizonie to cały czas trzeba patrzeć na te kosę, na żyletki, czy już jest na ziemi, czy nie jest na ziemi, czy już ryjesz, czy nie łapiesz, czy kurczę, wiesz. No tutaj dużo automatyka pomaga, ale niestety... A tutaj, a tam nie ma tych czujników wysokości, jak wysoko jesteś. Nie wiem, ile tu jest na całej długości hedera, ale tych czujników 4. Jest. 4 co masz, no to jest, tak. Jest trochę tego, nie? Ale no w takich warunkach to no jednak trzeba czasami, no teraz jadę akurat na automacie, jeżeli chodzi o poziomowanie, ale czasami trzeba tutaj ręcznie kosić, bo no bo widzi pan co się dzieje, no mamy trudne warunki ogólnie na polu, tak? Zwłaszcza w tych kolejnach, no to w tych kolejnach ta automatyka sobie zbytnio nie radzi, no bo czujnik wpadnie w kolejne i on myśli, że tam nie ma ziemi, no i chce header włożyć na dół, no i ryje. Albo na przykład od kolejny jest usypane, są takie, jakby to nazwać, górki są nasypane, od kolejny, no i on też nie wie, że te górki są, bo czujnik nie trafił na tą górkę na przykład i też tak
no trzeba mu trochę czasami pomóc, ale ogólnie tak jak jest wszystko dobrze, no to, no to jest ekstra. A prędkość obrotowa nagarniacza tutaj jest automatycznie ustalana, czy to... Można automatycznie, ale ja jakoś preferuję na manualny. I tak samo ustawienie motowideł góra-dół też mogą być automatyczne, ale jakoś ja osobiście wolę na manualny. No ale co, jeżeli góra-dół motowideł automatycznie, to co on sobie w zależności od obciążenia to ustala, czy jak to jest? Chyba w zależności od wysokości łanu, tylko nie wiem na jakiej zasadzie on to czyta. No właśnie, bo tu nie ma żadnej kamery. Nie wiem. Nie powiem panu, nie mam żadnego pojęcia, na jakiej zasadzie działa to automatyczne ustawianie motowideł. Prędkość, no to wiadomo, względem prędkości jazdy kombajnu to ustawia, tak? A on ma tutaj takie jakieś już stałe, ustalone na przykład ustawienia, na przykład ustawiasz kosiwy przężyto i on wszystko sobie ustawi pod przężyto? Tak. Sita, wiatr, tak. Wszystkie parametry. No tak mam teraz ustawione. Czy w ogóle nic nie korygujesz? Nie, znaczy inaczej... Czy trzeba coś czasami skorygować? No bo zobaczmy, co tu Sylwek robi. Dobra, puszczam je tu. Znaczy to korekty się wprowadza, no bo korekty, no to wie pan, jakby ustawienie ustawieniem, a no życie życiem, tak? Jakby każdy rok jest inny. To wynika też od tego, jaka jest wilgotność ziarna i jak... Ogólnie to... Jakie duże zachwaszczenie, no to te ustawienia może trzeba lekko zmienić, nie? Te ustawienia fabryczne, powiedzmy, są dosyć dobre, ale nie są idealne, o tak powiem. Bo to, tak jak mówię, zależy od roku. W standardowym roku wszystko się zgodzi, wszystko idzie idealnie, a przyjdzie taki rok, że... No nie będzie pasować na przykład, tak? Bo w tej chwili tu są badane jakieś straty ziarna? No to tu mam, tylko nie mam skalibrowanych dokładnie. Tutaj ma pan straty ziarna. Czyli nie, ale nie wiemy ile dokładnie ich tam jest. Nie, tylko teraz te czujniki mogą pokazywać co chcą. Z tego względu, że ja nie kalibrowaliśmy tego, tylko tata szybko zerknął czy jest ok, tak po prostu. Normalnie nie było tego czasu, bo to trzeba by było przejechać. No ale jakieś takie parametry jak, nie wiem, obroty mocarni, coś takiego pojawia? To tutaj wszystko jest. A, tutaj mamy przeżyto, obroty mocarni 1100, szczelina klepiska 6 mm, tak? Tak. A wilgotność jest badana? Tutaj ma pan wilgotność. 16%, to jest według tego kalibratora to samo? No, pokrywa się. No i plon, ale teraz plon w tym miejscu, no to jest mało adekwatny, no bo widać co się tutaj stało. To kombajn tak, że tak powiem, online cały czas bada wilgotność ziarna? Nie, on ma swój czujnik wilgotności. A, to jest... To cały czas jest pobierana próbka, że tak powiem. Nie, on jakoś nie wiem jak to czy do końca działa. Próbuje co jakiś czas. Cały czas próba jest, non stop. A on nie jest, to nie jest mielący, tylko jest taki... No on nie mieli ziarna, nie? Ale dosyć dokładnie to. Bo ten mieli ziarno do próby. Nie no, to jest taki mieli... Ręczny, a tutaj mam automat jednak, nie? I to musi gdzieś tam w locie go wyłapać to ziarno i zbadać. Tak. Pytało pan o planowanie, jak to roku plony. No jak na razie rzepak, tak jak mówiłem, słabo. No zobaczymy co to przężyto. To przężyto, no teraz jesteśmy w miejscu, gdzie ono słabo sypie, bo tutaj daje coś w okolicach 5-6 ton. Ale były miejsca, że na tym polu już ponad 9 dawało, od tamtego końca jest ładniejsze. No tu było trochę zakwaszczone, ale tu już teraz jest ładniejsze, widzę. No tu już jest lepsze, no i tam było dużo zniszczenia przez zwierzynę. I ten kombajn ci tam nie ucieknie z tego końca, żeby tam gdzieś coś zostawić? Nie, bo Sylwek też jeździł na nawigacji, mamy te same linie naprowadzania, czyli linie są, wszystkie linie są idealnie do siebie, że tak powiem, z przesunięciami. Tylko tyle, że no, mamy, znaczy inaczej, one mają ten sam kąt, a są na boki trochę inaczej poprzesuwane. Więc tak. Jak teraz jak dojeżdżałem, to po prostu sobie zrobiłem korektę i no i widzi pan, jedziemy idealnie. No jedziemy właśnie, kierownica sobie stoi, header cię nie interesuje, a my do przodu. No, tutaj możemy także pokazać, może będziemy na duży, by było lepiej widać. Mamy mapę planowania. A, czyli gdzie jaka wydajność była. Tak, tutaj ma pan kolor zielony, no to mamy powyżej 7 ton, żółty od 6 do 7, pomarańczowy 5 do 6, czerwony 4-5, no i fioletowy poniżej 4. Fajne takie coś jest. Tak. Wiesz mniej więcej gdzie czego, w którym miejscu na tym polu brakuje, albo gdzie są lepsze kawałki, albo gorsze. No to potem na przykład można, nie wiem, w oparciu o to zrobić mapę na przykład do nawożenia, albo jak przyjeżdżają brać próbki, wysłać ich w te miejsca przede wszystkim, w których zboże planowało mniej, żeby znaleźli powód, dlaczego zboże planowało mniej. No i potem także pokazuje faktycznie ile to zboże, ile to planowało, tak? No bo na przykład wtedy można
zobaczyć, ile planowało w miejscach ładnych, no bo są na przykład wymoklaki, tak, tak jak tutaj, jest wymoknięte. No i można, można wtedy tego nie uwzględniać w swoich wyliczeniach, ile zboże potencjalnie planowało dla porównywania czegoś. No albo na przykład jest to też fajne, jak się kupuje chemię od handlowców i przyjeżdżają, mówią, że ta chemia jest jakaś taka, że tam wpływa na to, że rośliny będą lepiej rosły, tak? No i rolnik nie ma pewności, czy to faktycznie lepiej rośnie, czy nie. No to wjeżdżają z takim kombajnem z mapą plonu, to kombajn pokaże, czy lepiej rosło. Wtedy jeżeli lepiej rosło, no to w tym miejscu waga musi wskazać lepsze planowanie i musi się to na mapie potem odbić. No zobaczymy, tutaj był preparat jeden zastosowany, no i się okaże, czy ten preparat miał sens, czy nie. Był zrobiony tylko na części pola, no i po skoszeniu zobaczymy, jak wygląda mapa i czy w tym miejscu to był stosowany preparat, czy jest lepiej, czy jest tak samo, czy może jest gorzej. Gorzej raczej nie powinno być, zakładam, że będzie lepiej. Teraz wjeżdżamy na górkę, czyli na suchy teren. Tutaj suchego nie ma nigdzie. To jeszcze coś takiego. Nie, że to nie powinno być mokro. Nie, no są nieraz takie dziwne anomalia, że na górce jest jeziorko. No tutaj tak może być. To jest tyle, jak musiał jechać na ręcznym sterowaniu, bo mi się nie pokrywają te. Jest pod skosem delikatnym. No ja to tam tutaj i tak zostawiam na mniej niż header, to Sylwek to złapie całe i... Wiesz, które piknięcie co oznacza? A. Cały czas z tobą rozmawia ten kombajn. No ja wiem, co on do mnie mówi. Pik, 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 pik. Każde piknięcie ma znaczenie tutaj. Po takim czasie już wiem, co on do mnie mówi. Tak jak pan mówi, rozmawiam z kombajnem. Możesz się tego języka nauczyć i spróbować z nim porozmawiać. A nie, to wie pan co, chyba ten ktoś za dużo nie zrozumiał. Co, będziemy sypać? Czy nie wiem, może będziemy się wysypać, bo to chodzi też o to. No, o, Sylwek jest dziesiątką, czy prawie na dłonie siedział. Tutaj są mokre miejsca, wie pan. Mniej w zbiorniku, lżejszy kombajn, mniejsze prawdopodobieństwo do kopania się, nie? No wydajność, co chwilę zbiornik, że masz trzy ciągniki w transporcie. Tak, nie mogą się wyrobić. No widzę właśnie. Ten największy skład 35 ton. Tak? Może ciężko tu podjechać jest pod ten skład właśnie. No skład już jest przygotowany do wylotu na asfalt, dlatego stoi ciągnik prawie że na ulicy. Bo z tego błota miałby mieć problem wyjechać. Z każdej strony wszystkie czynniki podają informacje. Tak. Kiedy się, ale nie podadzą, kiedy się zakopiesz. Nie? A, tego czujnika jeszcze nie ma. No nie wiem. No ale chyba teraz tutaj bez zboża to się nie zakopie, nie? No bez zboża to tak. Trochę większa, tutaj ton wchodzi do większa niego, szansa. Do zbiornika wchodzi trochę tych ton, nie? No, z 6 wchodzi. No to 6 ton to jest prawie tyle co kombajn drugi śmigał. Nie, no kombajn to więcej. No jakby drugi kombajn śmigał, no. Pojedziemy tam. Gdzie tam pod nas? Nie, no tam. Tam jest chyba bardziej mokro. Gdzie? Tam gdzie Mateusz pojechał. A to dobra, my pojedziemy. Tam pamiętam, jak żeśmy siali, to co chwilę były jakieś niespodzianki. No. Też są niespodzianki wszędzie. Ból to jest ból maszyny chyba. Ból maszyny, no. Oj. No jest przeciążenie takie, jednak taki keder dźwigać, a to wszystko się tak koło szarpie. No,
tylko to waga jest dodatkowa, nie? No, widzenie już by przed nim chciał, miał chęć się oberwać. No. Takich właśnie przejazdów. No to chyba dzisiaj ten kawałek skosicie cały. A tam żeby było to skosić, bo... To tu daleko trzeba jeździć. No. A, taki mały, drobny języczek. Języczek. No, ale pod tym języczkiem woda stoi. Chyba akurat żeśmy w tą kolejne wjechali. Jeszcze Mateusz do końca tego pola? No, tak dokładnie to nie wiem. Mogę panu powiedzieć, ile ja mam zebrane i trzeba wywnioskować, ile Zylek ma zebrane. Aha. Zaraz tylko wjadę, ustawię go. No, ale chyba się uda skosić. Nie, to bez problemu ci się uda się skosić. Widzi pan, że to jest piękne. To teraz ile mamy? Tutaj w tym ładniejszym? Nie wiem. A, bo to teraz nie, pan... nie pokazuje. Nie, bo wie pan, musi dolecieć, nie? A. Chwilę, zobacz, ile mam skoszone. Ja mam skoszone 10 hektarów. Pytanie, ile ma Zylek? Zylek pewnie też ma coś koło 7. No to jeszcze nam się z 10 zostało. No to już nie dużo. Jak wydaje nam się? 5, 6, 6, 6, ale dopiero się buduje. 6,30. 6,80. 7. 7,20. 7,30. No tu jest piękne. No z tej strony w żyto daje gdzieś prawie no około 8 ton powiedzmy. No to myślę, że średnio ze wszystkiego nam wyjdzie no takie około 6 ton. No bo tak, tutaj mamy lepsze, tam jest gorsze i wie pan no. No zróżnicowana jest tutaj gleba na górce, górki, doliny, dołki. Tak. Kamienka. Tak, myślę, że średnia coś będzie się koło 6 kręcić. No to jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. To trzeba powiedzieć, że to pole jeszcze jest trochę zaniedbane. No bo pole nie idzie przywrócić do użytkowania tak w ciągu roku, tak? No bo to pole dopiero drugi rok uprawiamy. Jeszcze ono potrzebuje, żeby trochę nad nim popracować, jeszcze wapna potrzebuje i jak takie będzie zadbane, to wtedy będzie można dopiero mówić o jakichś takich. Tu było jednak wieloletnie zaniedbania, to nie jest tam rok, dwa. Tak. To 7,80 planowanie, teraz o 8,03. No od tego końca jest ładne, przecież to od tamtego końca jest trochę gorsze. I średnia jakaś tam wyjdzie. Przepięknie. Tutaj taniecka to się nie zakopie? Nie wiem, zobaczymy. Oj, to takie podejrzane punkty są. Ja się jeszcze, o 8,5 było przez chwilę. Ja się jeszcze nie zakopałem.
No dużo szerokie opony. Po prostu jak już się zakopał dzisiaj. No ma strzeliste, wąskie, no niemieckie suche pola. No tu masz na polskie mokradła. Na polskie bagna, tak? Mówiłem. No zobaczymy, jak się tam nie zakopałem, to już raczej tutaj nie zakopię, panie Bosku. No Zielsko też wyciąga wilgoć z ziemi. To też swoje robi. Gdyby tu było gołe pole, by mogło być gorzej. Teraz chyba spadło na zero. Nie, jeszcze nie, bo wie pan, on czyta to dopiero z opóźnieniem jakimś 10-sekundowym, no bo musi dojść masa do... No teraz dwie tony. No, to na 70, to na 40. No tak chwilowo, nic nie było przecież. No. No teraz sportem wracamy w ładne, no ale trzeba czekać. Czekać chwilę, zanim to się, że tak powiem, z powrotem naładuje. O, coś biegnie. Pewnie dzik. Dzik to nie był dzik, to była jakaś... Może jakiś list nie będzie. Może się połyszę, tylko tak złożę. Nie, bo widziałem jak... O, ma pan, sarenkę mała. Ale ma rękę. Wróciła z powrotem w ładne. Ale jeszcze chyba ci nic do kadera nie padło, że zwierząt. I tak kiedyś skusiłem. Tam poszła sobie. Ale to nie w tym, nie tym kombajnem, WTS-em. Co skoczyły? Lisa. Wpadł do hedera? No, wyleciał tyłem. O kurczę. Do podbieracza mi skoczył. A to jeszcze do pokosów, do trawy. No zbierałem, tak w zasadzie to zbierałem rzepak. Z pokosów i siedział pod pokosem. A. I co, widziałeś na tym podbieraczu tego lisa? Widziałem ogon. Bo tak widziałem, się kręcił, no i... No i widziałem, coś mi takie dziwne rudę miałem w podbieraczu. Szybko wyłączyłem, ale tak wyglądam, wystaję, patrzę, niby nic nie widać. Włączyłem jeszcze tylko kita, mi się dwa razy obróciła, w podbieraczu już nie wyłączałem. Masakra. Ale... O, teraz było ładnie 8,90 na 9, 9,15. No. Ale musiał być jakiś ściekły, bo jakby był zdrowy, to był uciekł, musiał jakiś coś musiał być z nim nie tak. To był stary, schorowany. Widzisz, to chyba duża sarna ta na biegnie, czy to ta mała? Nie, to jest jakaś duża. Na ziemi trochę chciałem. Przejdzie, czy nie przejdzie? To czasami trzeba ręcznie zadziałać. Jak te żniwa? No. Jak się to panu widzi? Takie żniwa piękne. No piękne żniwa, ale to już wchodzi w XXI wiek, to jest w tamty cofnąć, co nawet 20 lat temu, czy do tyłu, to jest niemożliwa rzecz. Niemożliwa, co się dzieje, żeby trzech ludzi, czy uprawiało 300, czy 350 hektarów, I dawało sobie na bieżąco. To jest i jeszcze w wysokiej kulturze to wszystko uprawiane jest. Co innego jak się zboże uprawia się jakieś uprawy na zielono, na tego, a co innego pielęgnacja zbóż całoroczne i siewy i po prostu pielęgnacja tego wszystkiego i zbiór. To jest niesamowite.
Ja przeżyłem tyle lat, ale na mnie robi to wielkie wrażenie. Prost nie lubiary. No bo pan to praktycznie zaczął od kosy i konia, można powiedzieć. Tak, tak. A teraz mamy takie nowoczesne sprzęt, to tak. Jak szybko się to wszystko zmieniło. Kiedyś jak by mnie ktoś powiedział, że 30 hektarów, czy ja to będę w stanie obrobić jeden człowiek, czy wiele, to było dla mnie niemożliwe. A dzisiaj ponad 100 hektarów, 100-120 hektarów obsługuje jeden człowiek praktycznie. To jest niesamowite. Bo pan przecież i na bizonie wychowany. Tak. Ile lat. Tak. A ten pana nowy kombajn, co pan pierwszy kupił, to pan osobiście w Płocku odbierał? To co? Osobiście pan nim z Płocka przyjechał? Tak, tak, tak. To był 82 rok. I akumulatory pan swoje zawiózł, czy tam na miejscu kupił? Nie, nie, na miejscu tam kupiłem. Gotowe? Tak. A to można było kupić akumulatory takie, że stawiam i jadę? Zaraz nie zrozumiałem, co pan powiedział. A akumulatory, to można było akumulator kupić gotowy, już naładowany? Nie, nie, no oni dawali nowe akumulatory, ale słuchaj. I trzeba było, po odbiór kombajna trzeba było mieć gotowe swoje akumulatory, inne. I dopiero te zalewało się, dawało się do ładowania i dopiero nowe akumulatory były, ale słuchaj. Ale to pan sam ich nie ładował? Nie. Ale to tam u nich? Nie. Nie, nie, nie. Trzeba było... Po odbiór kombajna trzeba było wziąć ze sobą swoje akumulatory. I dopiero te, które oni dodawali w fabryce, trzeba było przywieźć do domu i to na własny koszt załadować, rozładować, dać do elektryka i zrobiło się w ten sposób, że akumulatory były suche i ich się zalewało wodą, znaczy tym pasem i ładowało ich się i jak się naładowały, to trzeba ich było z powrotem rozładować do zera i jeszcze raz naładować, dopiero wtedy już były uformowane. Tak, tak, uformowane. No to pan pojechał samochodem po ten kombajn pierwszy. Tak, tak. Z kimś. Tak. Samochodami się, to tam tych kombajnów wychodziło, że 20 albo więcej. Jeszcze jak pojechałem do fabryki i jechaliśmy, to tak. No mówimy, ale sobie kolor wybierzemy jakiś czerwony czy jak. Tak. A tam dojechaliśmy i papiery się zdawało i czekało się na kolejkę i wyprowadzali ten kombajn, a nie było kolor, nie było mowy. A, nie było żadnej dyskusji. Nie było żadnej dyskusji, ten i już. No. Ja w 1982 roku to prawdopodobnie na początku tego roku wyszły pierwsze kombajny na tych dużych kołach, na poszerzonych kołach. Także ja w 1982 roku to pierwszy kombajn na tym terenie był na tych dużych kołach. To znaczy może wdrożona była produkcja na te wielkie koła. No ładnie to wyglądało. Tak. I lepiej szedł w takich gliniastych, mokrych ziemiach. Tak. Ale to był jednak żółty. No to taki był miodowy, taki podobny jak teraz mam. A drugi to chyba odbieraliśmy w 90, albo 80, albo 90 rok. Też nowy. A drugi to już czerwony był. Ale już chyba w 90 roku nie trzeba było akumulatorów wozić, czy też? Nie, nie, trzeba było akumulatory, cały czas dodawane były suche akumulatory. Nowe, ale nie naładowane. Trzeba było też z akumulatorami jechać. Może później to tak, ale w tym czasie jak ja odbierałem, to trzeba było mieć swoje akumulatory naładowane. No dzisiaj to by chyba suchego akumulatora się nawet kupić nie dało. To chyba tak. Czasy, w tamtych czasach to akumulatory albo opony, czy te rzeczy to były deficytowe. A jak pan jechał tym kombajnem, to jakiejś awarii po drodze nie było? No pierwszym była awaria. Jechaliśmy jakieś 10 km i w łóżku koło nawadyło w tym. Zresztą się wrócili z powrotem samochodem i chyba wtedy dętkę czy coś tam. A, opona poszła, nie łożysko. Tak, w tym. Dętka, kapeć. Dętka, no. I co dali w fabryce drugie? Nie, no trzeba było chyba kupić, bo to za tego, ale bardzo, że się dostało, no. To dobrze, że ktoś z tyłu jechał, zauważył. No tak, bo to tak zaczęło zaraz tak więcej szarpać tym kombajnem, nie? Za tego.
A już jak na miejscu był, to się psuł, czy nie? Pierwsze lata, nowy kombajn. Jak na miejscu był, to nie zrozumiałem. Ty się psuł ten kombajn? Nie. Chodził dobrze? Udany był, bardzo udany kombajn. Jeden i drugi, to znaczy, to wszystko do kupy, bo ja już nie byłem całkiem nowacjuszem, bo ja już 5 czy 6 lat na Wistuli jeździłem, już taki nie byłem całkiem początkujący, nie? Aha. Także już troszeczkę jakieś pierwsze koty za płoty już miałem poza sobą, także. I można powiedzieć, że nawet ten pierwszy był bardziej udany od tego drugiego. Ten 8. Ten drugi był bardziej chyba awaryjny troszeczkę. Też był dobry, ale myślę, tak z przeszkiewy czasu to chyba ten pierwszy był nawet. No ponoć te właśnie z początku lat 80. były lepiej wykonane z porządniejszych materiałów. Tak. A te z końca 89, 90 roku to już były takie. Tak. Klepane na byle jak. Byle jak poskręcane. No może całkiem, ale tak mi się wydaje, że te pierwsze były lepsze. No. Bardziej takie były do. Solidniejsze. Tak. Się przykładali bardziej. Tak. Tutaj dobrze teraz zrobili to. To najwięcej ile pan bizonów miał już w gospodarstwie, żeby jak kosiły? No, był taki czas, że mieliśmy, jak już gospodarstwo wzięli, to był taki czas, że mieliśmy 6 bizonów. Ze swoim licząc? Tak, wszystkie do kupy. Dokupiłem, bo. No to takie pole jak tutaj dzisiaj, to by i tak nie dały rady, co te 2 nowe kombajny. No na pewno nie, na pewno. To jeszcze dużo zależało od obsługi. Jak była dobra obsługa, to i te kombajny chodziły dobrze. Jak była słaba obsługa, to tylko było dużo kombajnów, to był tylko duży kłopot. To naprawa była codziennie? Tak, na okrągło coś tam wysego. Także dużo zależy od samej obsługi. Maszyna może być dobra, ale wystarczy jakaś kiepska obsługa, to i wtedy i dobra maszyna nie powinni. Jak operator kiepski, tak, kombajnista. Tak, właśnie. Jak operator kiepski, to wszystko jest niedobrze, no. No dobra. Jesteśmy. Tak. Przy bizonie.